Nie chcę teraz mówić, a kurczę, słuchajcie, bo ja w ogóle jestem międzynarodową gwiazdą i klękajcie narody, robię, wiesz, jadę do Hollywood. No nie. W Twoim przypadku możemy też mówić o spektakularnej karierze międzynarodowej, bo większość Twoich followersów jest już rozsianych po całym świecie. Czy faktycznie przekłada się to na propozycje z zagranicy? Ja jestem tutaj trochę ostrożna, wiesz, mówiąc o takich rzeczach, bo też jestem osobą, która uważa, że trzeba się odzywać wtedy, kiedy naprawdę potrzeba. I jak najbardziej mam agenta w Stanach i teraz podjęłam współpracę z inną agencją, która też otwiera mi pewne nowe drogi, nowe tory. I wiesz, ja też nie chcę rzucać słów na wiatr, także naprawdę, jeżeli te propozycje są, to się dzieje. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, tylko chcę mówić o tym, jak będę miała 100% pewność, że to się dzieje. Nie chcę teraz mówić, a kurczę, słuchajcie, bo ja w ogóle jestem międzynarodową gwiazdą i klękajcie narody, robię, wiesz, jadę do Hollywood. No nie. Cały czas to powtarzam, że podchodzę, wiesz, jedni to będą odbierać dobrze, jako drudzy źle, ale mimo wszystko myślę, że tą skromnością, ale taką mocną skromnością, gdzie masz fundamenty moralne bardzo dobre i mądrze gdzieś prowadzisz to wszystko, wygrasz. Nie musi cię być wszędzie pełna. Absolutnie tutaj też, wiesz, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało do kogokolwiek, żeby ktokolwiek to odebrał w dwojaki sposób, co jest bardzo możliwe, ale no, jak jest potrzeba mówienia o czymś, to wtedy się odzywam. To może inaczej zadam to pytanie. Czy kiedykolwiek marzyłaś o karierze w Hollywood? Wiesz co, to wszystko w ogóle wydarzyło się tak nagle i to było bardzo nieprzypuszczalne. Tak, takie też inne to, co się już dzieje od ponad roku. Że ja, wiesz, śmiałam się w paru wywiadach, że wiesz, szczypałam się codziennie, czy to jest jawa, czy to się dzieje naprawdę, tak, wszystko. I powiem Ci, że myślę, że każdy aktor, jeżeli w ogóle mam prawo powiedzieć w taki sposób, bardzo chciałby, wiesz, my w pewnym sensie jesteśmy trochę narcystyczni, jesteśmy, no nie oszukujmy się i lubimy, jak się nas chwali, ale też trzeba zachować, wiesz, taki no pewnego rodzaju bilans, tak, i wiedzieć, gdzie tam, wiesz, mocno stąpać swoimi nogami, stopami po tej ziemi i myślę, że każdy z nas ma te narcystyczne gdzieś w sobie pokłady i chyba każdy gdzieś pragnie tego, wiesz, żeby móc podzielić się sobą, bo ja myślę, że właśnie aktor, skoro wybiera ten zawód, bardzo pragnie dzielić się sobą i pokazywać się w wielu różnych odsłonach, a przede wszystkim w moim przypadku zaskakiwać siebie samą.